Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu epetrol.pl. Zimna wiosna zdaje się już chyba kończy, prognozy pogodowe są bardzo optymistyczne, a co za tym idzie, no razem ze słońcem zobaczymy też troszkę optymizmu na twarzach polskich kierowców, bowiem już w tym tygodniu paliwa podstawowe potaniały nam o 1 grosz, zarówno benzyna, olej napędowy, jak i autogaz i wiele wskazuje na to, że kolejny tydzień również może nam przynieść pewne obniżki związane z tym, co się działo na rynku hurtowym w Polsce. Wszystkie paliwa podstawowe, a więc benzyna i diesel, spadły o około 130 zł na metrze sześciennym. To jest kwota, która no, musi w jakiś sposób uwidocznić się również na stacyjnych pylonach w przeciągu najbliższego tygodnia czy kilkunastu dni. Myślę, że spokojnie możemy mówić o 2-3 groszowym spadku, jeśli chodzi o ceny paliw na polskich stacjach w najbliższym tygodniu. Wiele wskazuje na to również, że autogaz, który no, tych zmian w ostatnim czasie tak mocno nie przejawiał, pójdzie w pewnym sensie za tymi paliwami i również ten poziom w rejonie 2,50 jest tu jak najbardziej jako poziom średni dla całej Polski prawdopodobny. Około 5 zł 55 groszy dla litra diesla są nasze szacunki, a w przypadku benzyny jakieś 2-3 grosze wyżej. Ta przewaga benzyny nad dieslem, która zaczęła się w ostatnim tygodniu, będzie zapewne trwać przez najbliższe nie tylko tygodnie, ale i miesiące. Co zaś do sytuacji na rynku światowym, w tej chwili ropa kosztuje około 104 dolarów z małym kawałkiem, co jest no, znacząco mniej niż na początku tygodnia, bowiem mieliśmy wtedy ropę po około 106 dolarów i niewiele wskazuje na to, żeby ta ropa mimo wszystko mogła się gwałtownie odbić w górę w najbliższym czasie. Mieliśmy chociażby słabe doniesienia, jeśli chodzi o import ropy przez Chiny. Ten gigantyczny konsument ropy potrzebuje jej w tej chwili troszkę mniej, a to zawsze jakoś tak wpływa negatywnie na ceny, w tym sensie, że mamy do czynienia z potanieniem surowca. Niewiele danych optymistycznych pojawiało się w ostatnim czasie, tak więc wiele wskazuje na to, że ten tani poziom może nam się utrzymać. No, pojawia się ciekawe pytanie, czy te niższe ceny na polskich stacjach będą w stanie utrzymać się do weekendu majowego, ale o tym postaram się szerzej powiedzieć za tydzień, kiedy te prognozy będziemy mogli zrobić ze zdecydowanie większą dokładnością.